Państwo, przede wszystkim bardzo się cieszę, że mamy okazję, jesteśmy w taki sposób wyróżnieni, że w tej chwili mamy okazję obejrzeć ten materiał, który no, w tej chwili, kiedy nawet rzucam to okienko, się dla nas bardzo interesujący, ale również bardzo znamienny. Pamiętam, kiedy mówiliśmy o tysiącleciu, na pewno sprawę jeszcze wtedy na świecie nie było, zastanawiałem się, raz zazdrościłem tego, że wtedy nie było jeszcze na świecie, kiedy Polska produkowała się w tysiąclecie sztuk. Dzisiaj, kiedy mówimy o 1050-leciu tego istotnego, jakże ważnego dla Polski momentu, bardzo się cieszę, że mam okazję przy tym uczestniczyć. I również w Mielcu, w jakiś sposób ten akcent jest podkreślany, na który zwracamy uwagę. Sam krzest przecież ten temat wielokrotnie był już dyskutowany, wciągnął Polskę nie tylko w obszar wiary, co jest dla nas, myślę, szczególnie tu na Podkarpaciu, bardzo mocno widoczne, bardzo mocno podkreślane, ale jednocześnie wprowadził nas również w kręgi kulturowe Europy Zachodniej. I to myślę również wymaga podkreślenia. Z tego powodu również bardzo się cieszę. Szanowny Prezydencie, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. W dziejach każdego społeczeństwa, w dziejach każdego narodu są momenty przełomowe. I te momenty są jak słupy milowe, które rozdzielają przeszłość od nowych dni. Takim momentem w dziejach naszego społeczeństwa, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy ma takie poglądy, czy inne, nieważne. Takim momentem był akt Mieszka 14 kwietnia 1966 roku, kiedy przyjął chrzest. Powoli, roztropnie, z problemami w latach 30-XIX wieku chrześcijaństwo ugruntowywało się na całych ziemiach polskich. W okresie nowożytnym, w momencie, kiedy Polski nie było na mapach Europy, właśnie chrześcijaństwo, wiara katolicka stanowiła ostoję tożsamości narodowej, budowania wartości, których dziś się nie zauważa. Ale jeśli zajrzymy do kalendarzy tych z XIX wieku, kiedy mówi się, że pamięć jest najważniejsza i że korzenie nasze nie są takie, jak dziś się mówi, tylko sięgają bardzo głębokie starożytności. Patriotyzm bijący z tych kalendarzy jest nieprawdopodobny. Niezależnie od tego słupa milowego, pod względem czasowym są też miejsca, które wiążą się właśnie z tym przejściem do nowego jaru. Jednym z najważniejszych miejsc na mapie kulturowej Polski jest właśnie Ostrów Mielnicki. O tym miejscu Jan Paweł II w 1997 roku powiedział, że są to źródła chrześcijan Polski. Tam wszystko się zaczęło. Dziś jest to wyspa. Nieco może dla niektórych, jeśli ktoś wejdzie w jej przestrzeń, z niewielką górką, z reliktami jakichś kamiennych obiektów, ale w momencie, kiedy przepływamy z tym stanem właśnie lodu na wyspę, to od razu zawsze mówię, że nie mówię tych czasu. Stępają ten sprzed 1000 lat. I jeśli ma ktoś tylko troszeczkę wyobraźni, troszeczkę wiedzy, to usłyszy szept sprzed wieków. Ja zawsze omawiam, że słychać tam głos młodego Bolesława Chrobrego, który biega z kolegami i drewnianym mieczem uczy się walczyć, aby potem stać się królem. Jest to miejsce szczególne. I jeśli Państwo tylko będą mogli zawitać do Wielkopolski, to nie wolno przyjechać koło tego miejsca. Dziś dyskutuje się nad miejscem chrztu. Gdzie to miejsce, się znajduje, czy to było Gniezno, czy to Poznań, czy Ostrów Mielnicki. Po odkryciach w latach 80. XX wieku wszystko wskazuje na to, że najbardziej prawdopodobnym miejscem, a w skorzie z pewne znaki zapytania, jest właśnie Ostrów Mielnicki. Ale to nieważne, czy to miejsce, czy inne, w każdym razie Wielkopolska
jest tym miejscem centralnym, skąd rozpoczęły się nowe drogi naszego państwa. Ktoś w czasie wywiadu